dzień dobry, witajcie, witajcie. Mamy 15 marca, niedzielka, popołudnie. Kwiatki kwitną na pustyni. Tutaj sobie możemy zobaczyć z bliska, zawsze wlezę w to kwiecisko. Tutaj, o uwaga, może się nawet położę, uwaga, czekajcie, robimy numer. O, jest. O, może się trochę dokuje, ale nie szkodzi. Słuchajcie, nie było dzisiaj w planie Jacenty w drodze, że będziemy kręcić, ale no, dzięki temu, że mamy panikę tą koronawirusową, to niestety nie odbył się zaplanowany na dzisiaj piknik Kongresu Polonii Amerykańskiej. No i okazało się, że Jacenty ma wolne dzisiaj. No i, no tak powiem, po 3 dniach siedzenia, znaczy 3 godzinach siedzenia w domu, stwierdziłem, że jednak nie wytrzymam, że muszę coś zrobić z sobą. No i na szczęście Phoenix, żeby zrobić coś z sobą, to nie trzeba się bardzo starać. Zaraz niedaleko mamy różne ładne górki. Te, w których się teraz znajduję, to nazywają się Apache Wash. Są takimi małymi górkami na północy Phoenix, jakieś 15 minut od mojego domu. No i, że tak powiem, dzięki temu, że nie mamy co robić, no to idziemy sobie na spacerek tutaj. Także ruszamy, proszę Państwa, ruszamy. No, pogodę mamy idealną. O 5, czyli 17, mówiąc po polsku, mamy 23 stopnie Celsjusza. No i tak jak mówiłem, znajdujemy się w północnej części Phoenix. To jest cały czas miasto, ale ta część jest tutaj zachowana jako taki park przyrodniczo-wędrówkowy. Można jeździć na rowerkach, można jeździć, chodzić na nóżkach. Tam w dali na horyzoncie widać górę, która się nazywa Black Mountain. Ona się znajduje nad miejscowością Cave Creek. Takie piękne, jak mówię, miasteczko. Kiedyś tam się musimy wybrać i zrobić na ten temat jakieś wideo. Tutaj sobie pojedziemy troszkę w prawą stronę, czyli taki na południowy wschód. Tam widać kolejne góry, które się znajdują w wschodniej części Phoenix. To jest przepraszam, McDowell Mountain Range. Jeszcze troszkę dalej. Tutaj górki koło mojego domu, to są Norterra. No i tak sobie taki teren pagórkowaty, małe i duże pagóreczki. Cóż, jak widać, panika koronawirusowa nie wszystkim się udzieliła. Jest całkiem sporo ludzi. Nie wiem, może szukają papieru toaletowego. Zobaczymy, czy ktoś kradnie papier toaletowy z publicznych toalet. No, a my mamy 7 mil, czyli 2 godzinki. Akurat do zachodu słońca powinno nam zająć. Ruszamy! No, jak wiadomo, mamy 15 marca. Jak mamy 15 marca, to już prawie że wiosna. A w ten piątek będziemy mieć pierwszy dzień wiosny. Wiosna na pustyni to jest najpiękniejsza rzecz, jaką możecie sobie wyobrazić. Akurat przez ostatnie parę dni padało, a dzisiaj mamy pierwszy taki piękny, słoneczny dzień. Jak widać, śladów po tym deszczu już nie ma. No to już, to tak już jest właśnie na pustyni. Ta nasza pustynia tutejsza to pustynia Sonoran, zajmująca południową część Arizony i północną część Meksyku, ciągnącą się praktycznie aż do Morza Cortez'a i Zatoki Kalifornijskiej. Znana między innymi z tych kaktusów, czyli saguaro, które rosną właśnie tylko tutaj na pustyni Sonoran. Są takimi endemicznymi tutejszymi roślinami. Wielu ludzi zawsze się dziwi, jak tu przyjedzie, mówi: no, jaka pustynia, jak tu co chwilę pełno coś rośnie. Zwłaszcza teraz widać, jak popatrzymy, no to mamy zielono-żółto, dużo zielonych różnych roślin, a do tego jeszcze żółte kwiatki rosną. No, sprawdzałem specjalnie, są w ogóle ponoć kłopoty z definiowaniem, co to właściwie jest pustynia. Generalnie, no, definiuje się, że chodzi o taki obszar, gdzie jest odpowiednio mała ilość opadów i gdzie parowanie przewyższa ilość opadów. No to właśnie tutaj tak mamy. No i bawimy się. Chodzimy sobie po pustyni. Dobra, idziemy dalej, bo mamy kawałek drogi przed sobą. No, pierwsza mila za mną. Niestety nie opowiem Wam dokładnie o tak zwanej botanice pustynnej, bo się słabo na tym znam. Ale mam nadzieję, że uda mi się pokazać Wam chociaż kilka ładnych, kwitnących roślin tutejszych, które
właśnie w tym czasie kwitną. Ta dynamika kwitnienia jest taka, że najpierw kwitnie to, co małe i niskie, czyli teraz kwitną kwiatki i trawki, potem rosną coraz, kwitną coraz większe istoty pustynne, czyli głównie tego typu kaktusy, jak tutaj mijamy. One jeszcze nie są gotowe. Tak mniej więcej w kwietniu, za 2 tygodnie powinny zacząć kwitnąć. A na samym końcu kwitną te duże kaktusy, czyli saguaro i drzewa pustynne. Drzewa niektóre już kwitną, ale to tak mniej więcej od góry do dołu się to kwitnienie przesuwa. Także troszkę wam pofilmuję, a może kiedyś, jak się więcej dowiem, to wam opowiem dokładnie. W każdym razie sezon taki na kwiatki i na różne kwitnące pustynie jest mniej więcej od 15 lutego do 15 kwietnia. Czasem się uda dłużej. Niektóre kwiatki jeszcze później kwitną, nawet jeszcze w lipcu. I właściwie przez cały rok coś tam sobie zawsze kwitnie. No ale tak najładniej to zawsze w okolicach lutego i marca. Także w tym roku ludzie z Polski już się nie załapiecie, no ale lokalsi mamy jeszcze szansę. Jeszcze parę słów na temat kaktusu saguaro. Jest on na pewno najbardziej charakterystyczny, rozpoznawalny znak Arizony, najbardziej znany kawałek tej pustyni. One żyją bardzo długo. Pierwsze takie odnóże, które im odrasta, wyrasta im po mniej więcej 70 latach. Czyli tu mamy taki kaktusior, który jeszcze nie ma żadnej bocznej gałęzi. No to ma już pewnie 60 lat, może, czy jest starszy ode mnie, nie ma źle, nie? One rosną tylko tutaj w Arizonie i w północnej części Meksyku, właśnie na pustyni Sonoran, i są powszechne, rosną praktycznie do pewnej wysokości, no gdzie popadnie, tutaj w ogródkach nieraz sobie rosną. Są chronione, także jeżeli się na przykład chce zbudować dom i tam rośnie taki kaktus, to trzeba kaktus przekopać, no i gdzieś go przestawić w inne miejsce. Także dbamy o nie, są naszą tutejszą rozpoznawczym znakiem Arizony. Natomiast na południu Arizony, w okolicy Tucson, jest park narodowy, który nosi właśnie nazwę saguaro od tych kaktusów. Często ludzie się pytają, czy tam trzeba pojechać, warto pojechać. No generalnie rzecz biorąc, jeżeli chce się pojechać tylko po to, żeby zobaczyć kaktusy saguaro, to nie ma po co tam jechać. Natomiast jest tam dużo innych ciekawych miejsc w okolicy, także sama wycieczka w okolicy Tucson i do tego parku narodowego jest im warta wysiłku i warta czasu. No a póki co, no to tak sobie po południu spacerujemy wśród kaktusów. Idziemy dalej. Kochaniucy, mamy 18, także za chwilę wlezę w smugę cienia, bo tam już przede mną się słońce chowa za górką, także
musimy powoli kończyć tą relację. Lokalsi się mnie nieraz pytają, skąd znam takie miejsca. No to jest z jednej strony tak zwane doświadczenie pustynne, 13 lat życia w tych pustynnych krajobrazach jakoś zobowiązuje, a z drugiej strony to jest tak zwana ciekawość świata i po prostu sprawdzanie, gdzie coś ciekawego się znajduje i gdzie możemy sobie pochodzić, wyjść poza znane nam tereny. Wszystkim polecam lokalnym ludziom aplikację, która się nazywa All Trails na telefonie. Tam wszystkie szlaki lokalne mamy opisane razem z mapkami dokładnie, także można jechać według listy. No a jak ktoś przyjedzie z Polski kiedyś, to oczywiście zapraszam, bardzo chętnie się z wami gdzieś wybiorę. No a póki co, no to trzymajcie się dzielnie. Wiadomo, sytuacja jest poważna, mamy tam epidemię dość taką rozwijającą się tu w Arizonie. Jak na razie jest spokojniej niż w Polsce, ale spokojnie też nas to tu czeka, także. Ale damy radę. No, jakoś tam Pan Bóg nad nami czuwa, nie myślę. Będzie dobrze. No, bawcie się dobrze, do usłyszenia jakiegoś, mam nadzieję, wkrótce.